Junior developer przeszukujący legacy codebase. gości przeglądający książkę ostro wartującą bardzo szybko i przerażony, że nie może tego znaleźć. No, legasy legacy. Tego jest tak nieopisane. No i zaczynam dzisiejszy odcinek, a w nim miękkie kasowanie, hakerzy i Gmail. Czas zacząć. <śmierdzi> Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest odcinek na 15 września 2022. E, dzisiaj jest trochę dzień takich niewypałów, bo e, wcześniej inaczej. Dzień w tym co nagrywam. Bo po pierwsze e, to jest moment, który wyszedł odcinek 560. E, okazuje się, że dość mocno schrzaniłem wyjaśnienie pewnego zagadnienia w odcinku. E, odcinek, jeśli nie zapomnę, będzie podlinkowany. I e, Maciej... Kusz w komentarzu bardzo dobrze wyjaśnił, gdzie się pomyliłem, więc e, warto, jeśli nie, jeśli nie zwrócisz uwagę na ten komentarz, a to bo coś, to co Was interesuje, chodziło o so sidecar pattern, to warto zapoznać się z jego komentarzem, gdzie on wyjaśnia to, co ja schroniłem, e, więc warto zacząć. Dodatkowo, tego, tego dnia e, przez przypadek wyrzuciłem jeden z odcinków, w czasie sensie e, opublikowałem długo przed czasem jeden z odcinków e, wakacyjnych. Dziękujemy Przemkowi, który to zgłosił, bo parę osób to obejrzało, ale Przemek się pofaktykował, żeby mi powiedzieć, więc bardzo się cieszę Przemku, że e, przekazałeś mi to info. E, nie miałem czasu wtedy Ci dużo odpisać, bo, bo byłem w pracy, ale zareagowałem szybko i to naprawiłem, więc dzięki Ci jeszcze raz. Wiem, że teraz to już jest długo po fakcie, ale dzięki. E, OK, więc zaczynamy nasze materiały. Nasz pierwszy materiał jest poświęcony bazom danych i temacie e, tak zwanego miękkiego kasowania. O co chodzi? Na produkcji kasowanie jest bardzo niebezpieczne, bardzo często wiele firm robi coś co się nazywa miękkie kasowanie. E, autor tej pnicy pokazuje jak to działa, e, a raczej pattern jaki to używano w wielu firmach, w których on pracował. I polegało to na tym, że dodawało się kolumnę, która nazywała się deleted ad, czyli była tam data. Jeśli ta kolumna była pusta, traktowano było, że ta kolumna jest aktywna. W teorii pozwalało to na szybkie przewrócenie danych, bo e, wystarczyło zmienić wartość na 0 i to działało. Ale miało to bardzo duży problem. Praktycznie wszystkie query musiało zawierać tą informację, żeby nie, e, nie, nie brało pod uwagę wierszy, które są deleted at, czyli że mają tą kolumnę wypełnioną. I to jest bardzo problematyczne. Zwłaszcza, że ja nie wiem jak teraz, ale moje doświadczenie z narzędziami do baz danych no są daleko za tym, co są narzędzia programistyczne, standardowe, ale też no nie ma co ukrywać. Nawet nie wyobrażam sobie, jak to łatwo byłoby rozegrać w wypadku. O, pewno słyszycie, jak wie, bo jest otwarte, bo jest ciepło, ale właśnie mocno zawiało. Więc autor podskaże, jaki to jest duży problem. I pokazuje coś, czego ja nigdy sobie nie zdawałem sprawę, że jak mamy klucze obce, to to nam także miesza sprawę z kluczami obcymi. Bo normalnie jakbyśmy to skasowali, to byśmy dostali informację, że to jest klucz obcy gdzieś tam i trzeba to skasować powiązanie. W tym wypadku tracimy kompletnie tą informację. Tego nie ma, nie mam jak sobie z tym poradzić. I to daje mi do myślenia. To dużo daje do myślenia, że to jest faktycznie duży problem. Ale co było ciekawe, autor w pewnym momencie poruszał tę kwestię GPR-u. Gdzie akurat wydaje mi się, że tutaj znowu wracamy w artykuł, który był parę dni temu, no, parę, parę tygodni. Z kwestii GDPR, jeśli ktoś jest naszym płacącym klientem, czyli tak naprawdę mamy obowiązek przechowywać go dane z powodów prawnych, więc w tym wypadku kasowanie nas nie obejmuje, ale Luis siedzi na mnie patrzy w tej chwili. No więc w tym wypadku to, to nie jest problem. Idąc dalej, autor dyskutuje o czymś ciekawszym. Mówi, że na perspektywie całej swojej kariery e, pracował w iluś tam firmach i w żadnej, ale to w żadnej nigdy nie skorzystali z tej opcji, żeby przywrócić rzeczy, bo tak naprawdę jest to, nie jest takie proste, bo są inne powiązane rzeczy, które zostają skasowane, więc to nie jest takie hop-siup. Tak naprawdę, poza jakimś sprawdzeniem danych historycznych, te soft deletation było dla nich nieprzydatne. Ba, nawet jak w jakimś systemie, w, 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 w projekcie mieli przykład, że musieli odzyskać te dane. Pokazywało im się, że lepiej byłoby zrobić im normalny rollback, ten e, rollback czy roll forward i po prostu pomóc klientowi odtworzyć te dane, niż faktycznie używać tej funkcjonalności. Pokazało się, że nikt z, nigdy z nich nie korzystał. Ale tutaj wchodzimy w inną dyskusję. Tutaj już mi się wydaje, że autor trochę pomylił problemy, bo fakt, że nigdy z tego nie skorzystali, to pokazało, że ich procedury nawaliły. To jest tak trochę jakby mieli procedury awaryjne, które nigdy nie byłyby używane i po raz pierwszy zostaną odpalone w wypadku awarii. No to wiemy, jak to się z reguły kończy. No i autor właśnie o tym mówi, że są zastosowania na przykład manualne sprawdzanie danych, te potrzeby debugów i tak dalej, że to się sprawdza. Bardzo ciekawe przemyślenia. Ja pracowałem z delitem, ale nie byłem wtedy dość doświadczony, żeby uczestniczyć w dyskusjach, jakie są z tym związane problemy, więc tak fajnie trochę z tym zobaczyć. Nasz drugi artykuł jest poświęcony e, bardzo ciekawym podejściem. Okazuje się, że e, północno-koreańscy hakerzy wymyślili bardzo sprytny sposób, żeby hakować e, nasz Gmail. Artykuł jest bardzo techniczny, więc ja spróbuję trochę podsumować, jak to się dzieje. E, w dużym skrócie, artykuł polega to na tym, że atak instaluje nam wtyczkę w przeglądarce, która przy to, że działa w kontekście przeglądarki. Jeśli jesteśmy zalogowani do naszego maila, to na, nawet podwójna autentykacja nas nie zabezpieczy. No, chyba że jesteśmy właśnie wylogowani. To wtedy to pomoże. Więc przez to oni mają dostęp do naszych maili. A jak tą wtyczkę instalują? Wcześniej, autorzy nie pokazali, jaki był przykładowy aktor w ataku, czyli jak doszło do tego, że przeglądarka zostaje zainstalowana, ale wyjaśnili, jak to się dzieje, że to nie działa. W dużym skrócie. Większość przeglądarek obecnie ma zabezpieczenia przeciwko e, wgraniu niepożądanego kodu. Na przykład, jeśli e, byśmy, by jakiś kod wam próbował dołożyć coś do przeglądarki, e, to pewne sprawdzanie haszy na początku, czyli pewnych zaszyfrowanych informacji przy uruchomieniu przeglądarki, by wykryło, że coś się nie zgadza i by wróciło to do trybu starego. E, żeby to ominąć, przeglądarka odpala się w trybie deweloperskim, e, otwiera od razu do Developer Tools. I je chowa przed nami. I co się okazuje, tutaj znowu jest na to obejście. Oni okazuje się, że wysyłają po prostu key eventy. Coś opowiadające Ctrl shift, j, właśnie żeby otworzyć to w devtoolsach. Później odpalają skrypt powershellowy, który wywoływa je funkcję, która ukrywa te narzędzia deweloperskie. I coś śmiesznie? ten skrypt działa cały czas w tle, żeby tak naprawdę tą flagą utrzymać. Bo wiele przeglądarek Regularnie od jakiś czas odwraca tą flagę, żebyśmy mogli coś zobaczyć, że jest nie tak. Bardzo ciekawy atak. W jednej perspektywie wydaje się bardzo prosty. Z drugiej strony dość wyrafinowany. Jak osoby, które automatyzują wiedzą czasami nawet prosty dysk do automatyzacji jest trudny do zrobienia. Więc jestem pod wrażeniem. Jak chcecie, jak właśnie takie rzeczy sekrety interesują ja polecam wczytać się w artykuł, bo to jest naprawdę ciekawa historia. Podsumowując, dzisiaj naszym pierwszym artykułem było, jak to faktycznie wygląda na miękkie kasowanie danych w bazach produkcyjnych, a naszym drugim tematem był cwany trik hakerski z Korei Północnej. To wszystko na dzisiaj. Widzimy się. No dobrze, to jest bardzo dobre pytanie. Kiedy się widzimy? Um, mm -hmm. Widzimy się 20 sierpnia. Września. Jezus, Maria, chciałem powiedzieć czerwiec, powiedziałem sierpień, a miał być wrzesień. Dobra, to wszystko, koniec marudzenia.